Hej, siema wszystkim w filmie, tak? Jakby się nie zauważyli. I cóż mogę wam powiedzieć? Tak, ja żyję. Ja jeszcze żyję ku na pewno zdziwieniu wielu. No i stwierdziłem, że po chyba 2 miesiącach, powiedzmy, pustki na tym kanale wypadałoby się odezwać. Oczywiście z góry was zdaniem przepraszam, za chwilę wytłumaczę wszystko co i jak. Więc tak, oczywiście początkowo ten film tutaj, ten który widzicie w tym momencie, miał się pojawić o wiele wcześniej, jednak za każdym razem gdy do niego chciałem przysiąść, to jakoś tak mnie zamurowało, nie wiedziałem co powiedzieć, więc w końcu stwierdziłem, że pierdolę to. I nagram to na spontane, czyli teraz, do pojrzycia to pewnie jeszcze dzisiaj, nagram to w sumie o 20:35, więc odbierz się to późno, ale stwierdziłem, że jeżeli nie nagram tego na spontanie, to nie nagram tego w ogóle, więc... więc lecimy. Co się działo? Czemu nie było filmów? O co chodzi? Czy kanał umarł? Czy kanał umarł wraz z końcem Gutika? Co się dzieje? Dlaczego? I tak dalej. Jak pewnie wiecie, ja czasami tak miałem, że potrzebowałem czasami takiej przerwy od YouTube'a i w tym przypadku było podobnie, jednak nie była to przerwa od YouTube'a, jednak była to przerwa od jakby tego kanału głównego, bo być może niektórzy wiedzą, być może nie. Ale dalej nagrywałem filmy, tylko że na drugim kanale. Nagrywałem to na kanale Feokster, na którym wrzucam gry z League of Legends. I właśnie to było tak w pewnym stopniu powodem tego, dlatego że potrzebowałem jakby odskoczni od głównego kontentu, jaki oferował mój główny kanał. I chciałem się zająć czymś innym, chciałem po prostu rozwinąć ten swój drugi kanał, zająć się nim w 100%. I teraz pewnie się spytacie, czemu nie powiadomiłem was o tym na tym kanale, i powiem wam szczerze, że nie wiem. Powinienem, wiem. Jednak nie spodziewałem się, że to będzie, powiedzmy, na stałe, że naprawdę będę chciał zająć się tym kanałem w 100%, a ten drugi zostawię. I dopiero po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z tego, że faktycznie ten drugi kanał, ten główny kanał, ten obecny, odstawiłem i zajmuję się tylko tym głównym. No i coś mogę powiedzieć. Być może porównam to, taką małą tutaj małe porównanie strzelę dla osób, które nie nagrywają, nie wiedzą jak to wygląda. Wyobraźcie sobie, że macie, gracie w grę RPG i macie sobie jakąś jedną postać, którą już gracie cały czas. Popełniliście w niej trochę błędów przy rozbudowie i chcielibyście zacząć od nowa. Tworzycie sobie nową postać, wiecie już jak chcecie ją stworzyć, jak chcecie ją budować i tak dalej. No i gracie, gra się nią wam o wiele przyjemniej, no, jest wszystko fajnie. Ale potem jednak jest coś, co was też ciągnie do tej poprzedniej postaci. I chyba właśnie to jest to, co w tym momencie sprawia, że chcę wrócić teraz na główny kanał. W pewnym stopniu nostalgia, w pewnym stopniu też jakby taka tęsknota za tym tutaj głównym kanałem, za tym co tutaj robię, bo w końcu YouTube to jest moje hobby, YouTube to nie jest w żadnym razie moja praca, zarabiam z YouTube'a na tyle mało, abym mógł to co najwyżej nazwać kieszonkowym, więc jest to tylko i wyłącznie moje hobby. Tak więc... no, myślę, że wytłumaczyłem już tak z góry, chociaż i tak pewnie większość osób nie jest też do końca usatysfakcjonowanych z tej odpowiedzi, bo... no bo nie było mnie naprawdę długo, tak? Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale co teraz? Słuchajcie, będę z wami w tym momencie w 100% szczery. Nie wiem do końca jak to będzie wyglądać, dlatego że wiecie lub nie, ja jakby swoją edukację mam już skończoną. Jako że swoją edukację mam już skończoną, to
no muszę sobie jakieś pieniądze zarabiać, tak, żeby tutaj wspomóc moich rodziców w opłacaniu różnych rzeczy, dlatego też od poniedziałku ja jadę do urzędu się zarejestrować, a potem no już muszę rozsyłać jakby wiecie, no CV i tak dalej, poszukiwanie o pracę i boję się jak będzie wyglądał mój czas wolny, jeśli chodzi o YouTube'a, dlatego też trochę bałem się jakby wrócić na ten główny kanał, bałem się jak to będzie z czasem, ale stwierdziłem, że warto zaryzykować, zobaczymy. Myślę, że jednak mój czas wolny nie zginie tak nagle w tamtym momencie, więc... Więc no mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I słuchajcie, jak to teraz będzie z seriami? Czyli zostało nam 2 odcinki, chyba do końca Papers, Please. Więc ja sobie na pewno dogram. Zostałem teraz The Forest, ale z The Forestem nie wiem do końca co zrobić, bo The Forest nie jest tak dobrze oglądany, jakbym chciała, żeby był oglądany. Więc nad nim się zastanawiam, co jeszcze zrobić. A co do następnych serii, to nad nimi jeszcze myślę. Chciałbym spróbować może jakieś indie game'y, bo z tego co widzę, to Papers, Please przyjęło się całkiem fajnie, więc może spróbujemy coś jeszcze z tej kategorii gier. Może, nie wiem, może zacznę nagrywać The Binding of Isaac i dostanę 5000 widzów z ręki, jak pewien youtuber, być może niektórym znany. Może to jest pomysł na życie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, tutaj myślę będę kończył, nie chcę tutaj zbyt dużo gadać. Jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze cokolwiek, piszcie w komentarzach, ja postaram się na wszystko co mogę odpowiadać, szczególnie w tym momencie, kiedy na pewno powinienem wam się tutaj z wszystkiego wyspowiadać jak na spowiedzi. No i co? No i chyba tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje co do serii, to piszcie. I co, ja chciałbym wam w tym momencie móc obiecać, że już więcej takich przerw nie będzie, że już nigdy was na tak długo nie opuszczę. Ale nigdy nie mogę tego obiecać, nigdy nie mogę powiedzieć, co mi nagle strzeli do oba, co nagle mi tutaj życie zafunduje, czy nie wiem, w jakimś momencie nie... życie nie wygra nad, powiedzmy, hobby, tak, bo to różnie bywa. Tak więc, no musicie mi tutaj trochę wybaczyć. Okej. Kończę tutaj gadanie. No i co, i do usłyszenia w filmach, które mam nadzieję w końcu ruszą na tym kanale. A jeżeli jesteście być może zainteresowani drugim kanałem, to gdzieś... Kurwa. Gdzieś tutaj? 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 Gdzieś tu? Może wrzucę jakąś adnotację do kanału, albo po prostu wrzucę do opisu, więc jeżeli ktoś był zainteresowany i go oglądać, to zapraszam również tam. No okej, już się z wami żegnam, już tak już naprawdę, więc dzięki za uwagę, dzięki za cierpliwość dla wszystkich, którzy zostali i do usłyszenia. Trzymajcie się i na razie.